Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku mojej serii Top, czyli w subiektywnych rankingach. Początkowo miały być one poświęcone przeróżnym dziedzinom życia, ale spodobała Wam się konwencja jedzeniowa, dlatego dzisiaj na tapecie wapń. Wielu osobom wapń kojarzy się z nabiałem i w kontekście diety roślinnej mamy często obawy, że połamią nam się kości albo będziemy mieć osteoporozę. Dlatego ja jako weganka od lat pomyślałam, że podzielę się z Wami moimi ulubionymi źródłami roślinnego wapnia, ponieważ wierzę w to, że jest ich wystarczająco, nie robi mi się żadnych niedoborów. Na początek jednak zaznaczę, że nie jestem dietetykiem ani ekspertem od odżywiania i to są moje ulubione produkty, które ja jem na co dzień i sprawdzają się dla mojego organizmu. Ja też nie śledzę tych poziomów składników odżywczych, nie odliczam tego, nie planuję tego, tylko staram się jeść całą gamę produktów, cały wachlarz, całą tęczę, tak żeby ta dieta była jak najbardziej różnorodna, a wtedy wierzę, że po prostu nasz organizm wyciągnie z tego wszystko co najlepsze i niczego nie będzie nam brakowało. Jako że wapń kojarzy się z nabiałem, pomyślałam, że na pierwszy ogień powiem właśnie o nabiale roślinnym, czyli w moim przypadku najczęściej jest to albo mleko, troszeczkę rzadziej jogurt, fortyfikowany z wapniem. Ważne jest, żeby kupując jogurt czy mleko, żebyście sprawdzili, że jest tam dodany wapń. On jest dodawany przy produkcji, nie ma w tym nic dziwnego, złego, niezdrowego czy nienaturalnego, także spokojnie możecie brać to za dobre źródło wapnia. Ja najczęściej kupuję mleko owsiane z wapniem i piję je do kawy, jem z nim muesli czy gotuję na nim kaszę jaglaną. Postanowiłam sobie, że postaram się nie powtarzać za bardzo w tych filmach, bo ja mam to do siebie, że jak spodoba mi się dany produkt, to jem go nieustannie i codziennie. I tak jest w przypadku kolejnych rzeczy, ale musiałam powiedzieć o tahini. Tahini, czyli pasta sezamowa, jest na moim talerzu raz dziennie na pewno i to od dłuższego czasu. Tahini jest źródłem bardzo wielu składników odżywczych, ale też jest wspaniałym źródłem wapnia, jak się okazuje. Pamiętajcie, że kiedy kupujecie tahini, w składzie potrzebujecie tylko sezamu. To ma być 100% pasta sezamowa i możecie dodawać ją do przeróżnych potraw. U mnie zazwyczaj są to dressingi do sałaty. Zamiast oliwy daję tahini. Oczywiście zmienia on smak potrawy, ale ja go absolutnie uwielbiam. Do tego dorzucam trochę płatków dreszczowych, octu jabłkowego, musztardę, syrop klonowy, sól i jest to najlepsza sałatka na świecie, ale jeżeli to Was nie przekonuje, to na przykład ja w Madrycie dodawałam sobie łyżeczkę tahini do śniadania i razem z bananem stanowiło to taki mój słodzik. Jeszcze fajnym rozwiązaniem jest troszeczkę zmienienie klasycznej kanapki masło orzechowe z dżemem i zamiast masła orzechowego posmarowanie tosta tahini i też jest pycha. Co prawda wiosenno-letnia aura nie do końca kojarzy nam się z cytrusami, bo sezon cytrusowy mam wrażenie, że mamy zimą, ale nie wiem czemu ja ostatnio mam obsesję na punkcie pomarańczy. Jem pomarańcze albo do śniadania, albo jako przekąskę i jak się okazuje, pomarańcze to również świetne źródło wapnia. Mam taki też rytuał ze swoją rodziną, że kiedy jestem w domu w Łodzi w niedzielę, robimy sobie wielki dzban świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego, także Was również do tego zachęcam. Numer 4 jest to produkt, który wyskakuje nam z lodówki, dosłownie w tym przypadku, bo wszyscy zachęcają nas do jedzenia jarmużu i stało się to wręcz troszeczkę nudne, ale moi drodzy, nie ukrywajmy, jarmuż jest jedną z najzdrowszych rzeczy, jakie możemy jeść. Jarmuż ma dosyć specyficzny smak i nie każdy może być jego fanem, ale ja mam kilka sposobów, jak przemycić go do naszej codziennej diety, tak żeby po prostu nam smakował. Po pierwsze sałatka z jarmużem. Na mojej stronie karolinasymańska.com macie przepisy na sałatkę jarmużową, którą ja uwielbiam, muszę dodać do niej wszystko, co tylko chcecie. I ważną rzeczą w przypadku sałatek z jarmużem jest to, żeby natrzeć jarmuż naszym dressingiem. Dzięki temu będzie on mniej włóknisty i przyjemniejszy w rzuciu. Także mój dressing jest na bazie awokado i jest po prostu przepyszny, także gorąco Wam polecam. Ale jeżeli to Was nie przekonuje, to druga opcja, na przykład dodanie jarmużu do zupy czy gulasza, na przykład mój gulasz z datami ciecierzycą. Zachęcam Was, też jest na blogu. I trzecia rzecz to dodawanie go do koktajli.
Ale jeżeli przeszkadza Wam ta taka goryczka, ten taki ziemisty smak, mam dla Was bardzo fajny trik, a mianowicie wrzucenie jarmużu do zamrażarki, już wcześniej tam podziabany czy pokrojony, ponieważ taki zmrożony jarmuż po dodaniu do blendera jest pozbawiony dużej części właśnie tej przeszkadzającej często nam goryczki. Także wypróbujcie i dajcie znać, czy podziałało. I skoro już mówię o moim gulaszu z batatami i ciecierzycą, nie mogę nie wspomnieć o słodkich ziemniakach. Jeżeli widzieliście moich ulubieńców czy moje vlogi, to wiecie, że bataty podbiły cały mój miesiąc kwiecień, kiedy jestem tutaj sama i gotuję sama dla siebie. I to też jest jedna z tych rzeczy, które mogłabym wymieniać w każdym filmie, ponieważ bataty jest to skarbnica składników odżywczych i jest to jedna z najzdrowszych rzeczy, jakie możecie jeść. Bataty oczywiście w mojej ulubionej formie są pieczone w całości i faszerowane, czym tylko dusza zapragnie. Możecie również zrobić sobie frytki z batatów czy pieczone bataty w takich mniejszych kawałeczkach. Kolejny sposób to właśnie gulasz batatowy, czy każda inna zupa, gdzie możecie zamienić właśnie ziemniaki albo marchewkę, chociaż i ziemniaki i marchewka też są bardzo zdrowe. I ostatnio słyszałam o nowym trendzie, czyli o batatowych, ciepłych bowlach śniadaniowych, czyli miksowaniu upieczonego czy ugotowanego batata z różnymi składnikami na słodko, na śniadanie. Nie do końca jeszcze wiem, co o tym myślę. Postaram się zbadać temat i jak znajdę dla Was jakiś fajny przepis, na pewno się nim podzielę. Także zachęcam Was do oglądania moich food vlogów, bo tam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo z moich codziennych przepisów możecie znaleźć. Moi drodzy, tutaj kończy się moja top 5 wapienna. Oczywiście, tak jak mówiłam, to nie są najbogatsze w wapń produkty, tylko to są moi ulubieńcy, którzy przy okazji zawierają całkiem sporo wapnia i ja jem praktycznie wszystkie te produkty codziennie albo co drugi dzień, bo po prostu je uwielbiam. Dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione źródła wapnia i czy lubicie te rzeczy, o których ja dzisiaj wspomniałam. Nie zapomnijcie też napisać mi, jakie macie propozycje na kolejne filmiki z serii Top. W kolejnym miesiącu, czyli w czerwcu, na pewno będę mówiła o żelazie, ale czekam na kolejne Wasze propozycje. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu i do zobaczenia już w kolejnym filmiku na moim kanale bardzo niedługo. Pa, pa!